Prezes Paweł Jóźwiak, jesteśmy na nagrywkach, w zasadzie nagraniach i do trailerów do gali FEN31. Szybkie tempo można powiedzieć, bo w zasadzie raptem 2 tygodnie minęło od zakończenia poprzedniej gali FEN30 jubileuszowej i już zaczęliście ostro pracę w kierunku nowej promocji, tym razem w systemie pay-per-view, a nie w systemie otwartym. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. No rzeczywiście, mocne tempo sobie narzuciliśmy, gala za galą, ale jesteśmy wszyscy w swoim żywiole, to lubimy. Jeśli chodzi o galę FEN30, chciałbym jeszcze wrócić gdzieś tam momentami. Te blaski tej gali, wiadomo, 30 gala, jubileusz, kibice chyba dobrze odebrali wydarzenie. No tak, wielkie święto sportu walki, załapaliśmy się rzutem na taśmę jeszcze przed obostrzeniami, jeszcze z kibicami, także cieszę się, że udało się ten jubileusz przeprowadzić, chociaż przy połowie hali tak byli kibice, a wiadomo, że bez kibiców to nie jest to samo. Walki były fajne, były emocje, były kontrowersje, czyli to wszystko, co na fenie towarzyszy nam od 30 gal. Właśnie te obostrzenia i może być tak, że to było tak naprawdę ostatnie wydarzenie w tym czasie koronawirusowym, gdzie kibice jeszcze mogli wejść na halę. No wszystko na to wskazuje. Ja mam nadzieję, że ten mały lockdown będzie trwał jak najkrócej i że normalność powróci jak najszybciej. I to mam też nadzieję, że siłownie i kluby sportowe nie będą pozamykane, bo a kategorycznie z tym się nie zgadzam, bo jeśli walczymy z wirusem, walczymy z wirusami, to naród musi dbać o odporność, a wiadomo, że uprawianie sportu jest najlepszą metodą na wzmacnianie odporności i nie widzę tutaj żadnego sensu w zamykaniu klubów sportowych i siłowni, gdzie przychodzą ludzie zdrowi, gdzie pracują nad swoim organizmem, pracują nad odpornością, to jaka jest różnica między kościołem, a między klubem sportowym? Do kościoła przychodzą różni ludzie, przychodzą też starzy, schorowania, wiadomo, na siłownię przychodzą ludzie zdrowi, wszystko odbywa się w reżimie sanitarnym, wszystko jest dezynfekowane, także kurczę, to wszystko wszystkim, ale no nie dajmy się zwariować. No, paradoksalnie bym powiedział, że gdzieś tam częściowo na własne życzenie mamy powtórny lockdown, bo gdzieś na tyle się rozluźniono, że tutaj w tej chwili zbieramy jakby żniwo tych wcześniejszych tygodni. Nie wiem, czy na tyle się rozluźniono, patrząc na to, jaki model przybrano w Szwecji. W Szwecji, z tego co wiem, jest już praktycznie po pandemii i społeczeństwo nabrało odporności stadnej. To już kwestia dywagacji, która metoda jest lepsza, tak? Czy tam, który przyjął szwedzki rząd, czy ta metoda, którą przyjął polski rząd. Jak widać, tam się uporali z tym, a u nas wszystkie statystyki idą w górę i znowuż zaczyna się kolejne wariactwo, tak jak było na jesieni. Prezesie, powiem tak, górnolotnie. Nie jestem wirusologiem, nie będę w tej kwestii zabierał głosu autorytatywnie, więc... Rozmawiajmy o sporcie, zostawmy to ekspertom, niech oni się wykłócają, niech działają, ale niech ludziom nie zamrażają tylko gospodarki. No to jest najistotniejsze. Niech nie zabierają pracy, bo zaraz będziemy mieli jeszcze większe żniwo niż z powodu pandemii koronawirusa, tak? Jak ludzie będą pozamykani w domach, będą tracić pracę i będą popadać w depresję. Z tym się zgodzę i tutaj całkowita racja. Jestem też na stanowisku, że jeśli już jest, to po prostu nauczmy się z nim żyć. Kwestia... Zgadza się, wirusy były, są i będą towarzyszyły nam zawsze i tutaj się nic nie zmieni. Po prostu trzeba dbać o zdrowie, dbać o naturalną odporność organizmu i nic tak dobrze nie działa, jak właśnie dbanie o własne zdrowie. Żadne maseczki, żaden dystans społeczny nie zamieni naszej naturalnej odporności organizmu. Dlatego zachęcam wszystkich do uprawiania sportu i dbanie o własne zdrowie, do dobrego odżywiania się, do suplementacji, do brania witamin i tak najszybciej pokonamy wszystkie wirusy w ten sposób. Dobrze, 30 gala, pokonaliście przede wszystkim barierę tego, że jesteście w tej chwili porównywani sportowo, powiedzmy, do tych największych organizacji w kraju. Mówię tutaj o wydarzeniach, które działy się we Wrocławiu. Która walka, wiadomo, daliście bonusy i tutaj jakby wszystko jest jasne, ale która walka w szczególności jest przez ciebie zapamiętana jako... No wiadomo, walka Zadora Wierzbicki to tak jak wisienka na torcie, tak? Wszyscy wiedzieliśmy, że to będzie dobry pojedynek na bardzo wysokim poziomie sportowym. No i tym razem ta walka również nie zawiodła, także drugi już pojedynek na bardzo wysokim poziomie tych zawodników. No i myślę, że będziemy szli tutaj w stronę trylogii, bo raz był lepszy Zadora, raz Wierzbicki. No i trzeba to wyjaśnić, tak? Ktoś musi wygrać zdecydowanie ten trzeci raz, żeby było wiadomo, kto jest najlepszym kickbokserem kategorii półśredniej w Polsce. Czemu Wierzbicki jest tak rzadko wykorzystywany?
No nie wiem, no, byłby częściej wykorzystywany. Miał być plan, żeby się bił w tym roku dwa razy, no ale pandemia w pewnym momencie to wszystko pokrzyżowało. Był planowany do gali, która miała odbyć się w Ostródzie w czerwcu. Tam miał walczyć jeszcze przed Wrocławiem, no ale niestety nie miał gdzie trenować. Kluby były pozamykane i musiał ten plan runąć. Zapytam jeszcze o pojedynek, który odbił się szerokim echem, a przede wszystkim werdykt, zmiana tego werdyktu w ciągu czasu. Oczywiście mówimy o walce Izy Badurek z Anitą Bekus. Jak dzisiaj prezes to ocenia z perspektywy tych dwóch tygodni, bo już chyba troszeczkę, chociaż opadły emocje tak po tym pojedynku, bo o niczym innym się w kontekście dobrej gali nie mówiło, jak tylko o tym pojedynku i werdykcie. No słuchajcie, czasami zdarzają się kontrowersje. Nie, i tym razem również nie uniknęliśmy tego. Ta hala może jest taka pod tym kątem orbita, bo pamiętamy szóstą galę i Tymoteusza Świątka w walce z Marinio, a tutaj mamy kolejny tego typu pasztet. W tym jest, w tej hali wiszą jakieś emocje. Ja nie wiem, czy to był pasztet. Uważam, że postąpiliśmy słusznie. Jakbym mógł cofnąć czas, to nic bym, jeśli chodzi o moją reakcję, nie zmienił. Tak? Tutaj błąd zrobili sędziowie. Ten błąd został przez Piotra Michalaka w porę wychwycony i szybko zareagowaliśmy. Nie chcieliśmy zamieść sprawy pod dywan. Przecież mogliśmy nic nie mówić, nie reagować, nie zmieniać tego, powiedzieć, że sędziowie podjęli taką decyzję i na tym by się skończyło. Skoro był błąd, trzeba było go szybko wyciągnąć, nie trzeba było czekać, nie można było wypaczać wyniku rywalizacji sportowej poprzez błąd ludzki, a taki błąd niewątpliwie nastąpił. Natychmiast to zmieniliśmy. No ze swojej strony możemy tylko teraz zrobić zmiany w sztabie. W sztabie sędziowskim na pewno wzmocnimy sędziów punktowych, polegając bardziej na jakichś fachowcach. Szykujemy pewne zmiany. Piotrek Michalak zostaje. Piotrek jest sędzią głównym. Współpracuje z organizacją prawie od samego początku. Bardzo go cenię jako fachowca. Ufam mu. A jeśli chodzi o skład sędziowski, to na pewno, jeśli chodzi o punktowych, będą wzmocnienia i będzie reakcja ze strony organizacji. No bo nie chcemy mieć takich problemów. Po to są profesjonaliści i to wszystko ma wyglądać profesjonalnie. Tutaj błąd się skończył, zaczął się na sędziach i na sędziach się skończył. Też dobrze świadczy o Piotku, że zareagował w porę, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że o ile pamiętam i sięgam nawet pamięcią do amerykańskich gali zestawień punktowych, to różne sytuacje bywały, tak? No nie są to punkty spisywane komputerowo, tylko ręcznie i bardzo często zdarzały się również przy największych walkach tego typu kontrowersje, żeby gdzieś tam, powiedzmy, można kilka walk tutaj wymienić, ale to już mniejsza o to. Kwestia jest taka... Słuchajcie, tylko ten, kto nie robi nic, nie popełnia błędów. Najważniejsze z każdego błędu wyciągnąć wnioski. My te błędy, wnioski wyciągamy. Na pewno będzie wzmocnienie składu punktowego, żeby więcej takich sytuacji nie było. Aczkolwiek nie skreślam nikogo, bo każdy może popełnić błąd. No, na pewno niektórym sędziom damy na razie odpocząć, nabrać te doświadczenia troszeczkę na mniejszych galach i na pewno ten skład sędziowski wzmocnimy. To jest właśnie nasza reakcja naszej organizacji na to wydarzenie, co miało miejsce. Czy udało się już gdzieś porozmawiać ze sztabem Anity Betku, z nią samą, gdzieś uspokoić sytuację? Znaczy nie, no Anita zachowuje się bardzo okej. Okay. Ona ma świadomość tego, że przegrała tą walkę. Zauważmy, że ona w wywiadach ani nic nas nie atakuje, ani nic nie mówi. Całą tutaj brudną robotę za nią robi jej chłopak Marcin Wrzosek, no, który jest znany z tego, że po prostu jest typowym krzykaczem, lubi krzyczeć, krytykować i tak dalej. No, teraz... Ale wszyscy wiemy, że ktoś, kto stoi obok klatki, często mocniej przeżywa niż ten w środku. Nie, no to jest zrozumiałe. Tutaj Marcina rozumiem, że on to przeżywa. W końcu jest to jego kobieta. Walczył o nas nie pierwszy raz. Zawsze przeżywał te pojedynki. Rozumiem jego rozżalenie i rozumiem też jego emocje. No ale emocje emocjami, ale w pewnych sytuacjach troszeczkę przegiął, a nazywanie mnie oszustem publicznym i ubliżanie mi poprzez media, no sobie na coś takiego nie pozwolę. Zbyt ciężko pracuję na pozycję fenu. Zbyt ciężko się poświęcam temu MMA, żeby ktoś bez jakiegoś istotnego powodu i dowodu mnie obrażał. Także na pewno tej sprawy tak nie zostawię. Okej, rozumiem, że gdzieś to wszystko się toczy, czyli rozumiem, że nie porozmawialiście już tak na spokojnie i czy jeszcze czekacie, czy jeszcze potrzebny jest czas? Marcin ochłonął, mam nadzieję, że do takiej rozmowy dojdzie. Póki co zawodniczko ma z nami ważny kontrakt i ten kontrakt musi zrealizować. Ma kontrakt ważny do końca marca i na pewno dostanie wezwanie jeszcze do pojedynku i będzie musiała co najmniej jeden pojedynek w organizacji stoczyć. Jeśli odmówi tego pojedynku, kontrakt się będzie automatycznie przedłużał. Czy kontrakt, zapytam niedyskretnie, jest na kategorię 57 muszą, czy na kategorię... Na kategorię 57, z tego co pamiętam. Aha, to czyli... Przynajmniej wydaje, musiałbym sprawdzić, ale na 57. A jesteście pójść w stanie na ugodę, żeby ona tak naprawdę te 57 kilo to jest górny limit dla niej.
Tak, sobie zdaję z tego doskonale sprawę. Oczywiście, że tak jesteśmy otwarci na różne sytuacje. Zresztą Anita nigdy nie miała źle z organizacją. Dostawała od nas zawsze zgody na walki poza fenem, jeśli tylko chciała. Zawsze dbaliśmy o nią, staraliśmy się jej wszystko zapewnić jak należy. No przykro mi, że doszło do takiej niefortunnej sytuacji, ale niestety doszło do takiej sytuacji w wyniku błędu sędziowskiego, że co byśmy nie zrobili, ktoś byłby pokrzywdzony. W pierwszej wersji była pokrzywdzona Badurek, w drugiej wersji była pokrzywdzona Bekus. Finalnie mi się wydaje, że została pokrzywdzona zawodniczka, która rzeczywiście w sportowej rywalizacji przegrała. Także nie jestem zadowolony z tej sytuacji, wybraliśmy mniejsze zło, ale podkreślę, uważam, że zareagowaliśmy słusznie. Dobrze, to zostawmy już 30. galę. Rozumiem, że z podsumowania finansowego, z podsumowania powiedzmy reklamowego jesteście też zadowoleni i tutaj czy był to... Nie, tutaj wszystko gra, słupki się zgadzają i jesteśmy naprawdę, idziemy w dobrym kierunku. Wszystko wygląda tak jak należy, także od gali FEN22 jesteśmy bardzo zadowoleni. Cały czas się rozwijamy, idziemy do przodu. Ogłosiliście kilka nazwisk na 31. galę. Jest m.in. Trypson, który już kolejny raz, można powiedzieć, walczycie jak Dana White o pojedynek Tony Fergusona z Habibem. Oczywiście nie porównuję tego, ale chociażby powiedzmy, no, są tego typu sytuacje. Nie obawiacie się, że w którymś momencie znowu będzie jakaś sprawa z kontuzją, czy po prostu kalkulujecie już to? Trzy razy już nie obawialiśmy, a kończyło się jak kończyło, także tutaj nie chcę składać żadnych deklaracji. Paweł obiecał, że będzie dbał o siebie i tyle. No mam nadzieję, że jest profesjonalistą i wie, co robi, że tym razem już się tutaj nic nie zmieni. To, co się nie udało trzy razy, to uda się za czwartym razem. Kamil Minda walczący na oktagonie, to jest, walczy za waszą zgodą, tak, czy? Tak, oczywiście, tutaj wszystko ze współpracy z nami, po konsultacji, także jak najbardziej. No nie mamy teraz dla niego walki, to niech chłopak się rozwija, niech zdobywa doświadczenie i niech sobie zarabia. Wszyscy wiemy, jakie są ciężkie czasy. Co z niespodzianek na 31. galę, bo tak, te pojedynki, które już są ogłoszone, szykują się, wyglądają bardzo dobrze, no mówię tutaj o rewanżach, tak, o rewanżu Adriana Zielińskiego z Danielem Rutkowskim, to jest ważny pojedynek też dla polskiego rynku i dla wagi piórkowej, ale też pojedynek Adama Kowalskiego i Marcina Wójcika, taki naprawdę zaległy też pojedynek. No zaległy, miał już się odbyć na gali w Ostródzie, dwóch mega zawodników, absolutnie na czołówka polskiej wagi półciężkiej, także ciężko mi wskazać faworyta w tym pojedynku, być może z lekkim wskazaniem na Wójcika, ale Kowalski pokazywał nieraz, że rola underdoga mu bardzo pasuje, że jest bardzo mocny, że on teraz jest naprawdę na takiej właściwej drodze swojej kariery do sukcesu, także wykosił całą kategorię półciężką w Fenie i teraz przyszła pora na najwyższe wyzwanie, czyli na Marcina Wójcika, bo niewątpliwie oprócz Adama to jest zdecydowanie najlepszy zawodnik półciężki w Fenie. A co ze sprawą Marcina Łazarza, którego słynne czyste buły przeszły już chyba do historii? Czyste buły przeszły do historii? Nie, no słuchajcie, no Marcin dostał walkę o pas troszeczkę, także tak powiem, w zastępstwie, last minute. No Adam Kowalski z kolei sobie na tą walkę zapracował zwycięstwami. To samo Marcin Wójcik. Nie walczył w Ostrodzie, bo był kontuzjowany. Teraz wyzdrowiał i robimy ten pojedynek, a Marcina Łazarza nie przekreślamy. Będziemy dalej z nim współpracować i na pewno prędzej czy później do tego rewanżu dojdzie. Tylko nie wiem też na jakim etapie, bo zależy, czy to będzie walka mistrzowska, czy to będzie walka rankingowa, bo dużo zależy od wyniku tej walki Kowalskiego z Wójcikiem. Tak samo dużo zależy od wyniku następnej walki Marcina Łazarza, którą ja już mam w planie, już wiem z kim, co i jak. Także zobaczymy, na pewno tu będzie bardzo ciekawie w tej kategorii wagowej i dużo ciekawych pojedynków, a zarazem rewanżów przed nami. Częściowo można powiedzieć wskutek decyzji też jakby zgody waszej, Rafał Kijańczuk walczy w organizacji Genesis. Trudno było podjąć taką decyzję? Nie było trudno, my jesteśmy normalni. Skoro my nie mamy walki dla zawodnika, który ostatnio był kontuzjowany, do tego jeszcze nie może robić parteru, może trenować tylko stójkę, a ma możliwość zarobienia sobie, ma możliwość też się troszeczkę odkucia, bo wiadomo, że w organizacji FEN ostatnio nie szło, to niech będziemy mu tego utrudniać, tak? My dobrze żyjemy z naszymi zawodnikami, rozumiemy się nawzajem. Jeśli jest możliwość, żeby zawodnik gdzieś zdobył kolejne doświadczenie dla innej organizacji, czy zarobił sobie dodatkowo pieniążki, to dlaczego mamy to utrudniać?
jesteśmy normalni, staramy się z naszymi fighterami dogadywać. Prezes zawsze gdzieś patrzył na rywali, z którymi przychodzi im walczyć. Tam, jeśli chodzi o jego rywala, prezes cokolwiek wie, bo to... Wiedziałem o rywalu, bo rywala ty też akceptował. Marcin Wasilewski. No tak, Marcin Wasilewski, ale proszę nie mylić z tym piłkarzem, z Marcinem Wasilewskim, to nie jest Wasel. Z tego co wiem, to jest to kickbokser, trenuje jeden z trenerów tutaj gdzieś... Duetu Gdańsk. Był wcześniej w duecie Gdańsk, a teraz jest w forficie. Także no słuchajcie, to nie znam, nie wiem nic o tym chłopaku, nie znam tego nazwiska. No nie jest to walka, która podlega rankingowi bądź też rekordowi, czyli to tak naprawdę wynik rywalizacji sportowej tutaj nie ma żadnego znaczenia, tylko jedynie PR-owy w stosunku do Rafała. No życzę mu powodzenia i trzymam kciuki, żeby to się obyło bez uszczerbku na zdrowiu, bo to jest chyba w takich walkach najważniejsze. Przy sprzedaży pay-per-view ważne jest to wow, tak? Czyli ta walka wieczoru, to albo powiedzmy jedna z walk, które sprzedadzą, są tym motorem pociągowym. Co tutaj będzie tym motorem pociągowym u Was? Jest jeszcze jakiś plan taki? Słuchajcie, szykujemy bardzo mocną sportową kartę walk. Tym razem stawiamy typowo na sport. Jeden pojedynek, który można byłoby podciągnąć pod pojedynek freakfightowy, jest też pojedynkiem sportowym, jest to Paweł Trypson Trybała kontra Łukasz Borowski. Paweł już jest pełnoprawnym zawodnikiem MMA, ma stoczonych koło 10 walk, także ma już swoje doświadczenie. Łukasz to stary sportowiec z krwi i kości, absolutnie żaden freak, także w tym przypadku stawiamy na sport. Do długo oczekiwanego rewanżu Rutkowski-Zieliński, na który jestem pewien, że czekają wszyscy polscy kibice MMA. Dokładamy kilka ciekawych pojedynków. Powraca Marcin Naruszka z mocnym rywalem. Będzie jeszcze jedna walka o pas mistrzowski w kategorii koguciej. Do tego bardzo ciekawe starcie w kategorii półśredniej. Stopniowo będziemy odkrywać te karty, ale na pewno będzie to jedna z najmocniejszych sportowo kart w tym roku, jakie się odbyły na Fenie. Także na pewno tutaj będzie bardzo ciekawie. Prezesie, skoro już temat Marcina Naruszki, trenuje u niego taki zawodnik Amadeusz Ferrari Roślik. To prawda, że wysyłaliście mu propozycje, czy pytaliście go, czy może zawalczyć u Was, czy rozmawialiście z organizacją Fame MMA o tym, żeby walczył? Nie było w ogóle tego tematu. Osobiście Amadeusza nie znam, tylko tyle, co go widziałem z internetu. Nigdy z nim nie rozmawiałem. Nie, tak pytam, bo gdzieś tam padały, że inne organizacje składały polskiego rynku. No nie wiem, być może inne składały, Fen nie składał takiej propozycji. Rozumiem, jasne. Dlatego wolałem po prostu dopytać. Zapytam jeszcze o kobiece pojedynki. Co szykujecie tutaj teraz na tą galę? Pracujemy nad jednym zestawieniem, zobaczymy, czy je dogadamy. Do jutra będzie najpóźniej decyzja. A, do jutra, tak? Tak, tak. Coś tam się kroi fajnego, ale nie wiem, czy wypali. Pożyjemy, zobaczymy. Prezesie, jeszcze zapytam o podsumowanie, bo ostatnio konkurencja robiła w tym samym miejscu galę, czyli KSW 55 w gali w Łodzi, ponoć w Hiltonie robicie tą galę, bo nie wiem, to nie jest tajemnica żadna, ogłosiliśmy, że gala odbędzie się w Hiltonie w Łodzi. Tak, tak, no dlatego też nawiązuję do tego miejsca, czy to jest takie magiczne miejsce teraz polskiego MMA, polskiego sportu? Nie wiem, dużo organizacji tam robi, także chyba ze względów logistycznych w tej całej sytuacji, którą mamy teraz w Polsce, jest to idealna miejscówka. No i fajnie, że robimy w tym samym miejscu, co nasza największa konkurencja, bo fani będą mogli bezpośrednio sobie porównać ich galę do naszej. No i wtedy sami ocenią, która gala się bardziej podobała pod każdym względem, jak i sportowym, jak i pod kątem oprawy i całej organizacji. Wariant ważenie w Warszawie, a gala w Łodzi, czy raczej ważenie robicie na miejscu? Nie, no raczej na miejscu. No, każda organizacja ma tam jakieś swoje ścieżki. No, chyba taka ścieżka jest niepotrzebna, chyba wszystko się odbędzie w Łodzi. Podsumowanie jeszcze gali KSW 55, tak chciałem dopytać. Kapitalny knockout Mameda, wiem, że prezes wszystko uważnie obserwuje, ogląda wszystkie walki, jak w ogóle powiedzmy reakcja po tej gali, bo ostatnio macie dość ciepłe relacje, jeśli chodzi o... Tak, w końcu mamy takie relacje, jak to powinno wyglądać, konkurujemy ze sobą, ale na zdrowych zasadach, bez żadnej uszczypliwości, jak możemy, to wręcz sobie pomagamy. I nawet ostatnia gala to efekt naszej współpracy, zamieniliśmy się terminami, bo początkowo to my mieliśmy robić 10 października KSW 3, no w sumie dzięki temu, że się zamieniliśmy, to nam to na zdrowie wyszło, bo przynajmniej mieliśmy szczęście i mieliśmy galę z kibicami, bo tak to wszystko by było na ćwiartkę kibiców, a nie do półhali, także tutaj mieliśmy troszeczkę farta. Jeśli chodzi o Mameda, to naprawdę w bardzo miły sposób zaskoczył mnie.
Nie widziałem w nim faworyta tego starcia. Wskazywałem go bardziej na porażkę, jak wszyscy, ale widziałem, że jest bardzo dobrze przygotowany. No i Mamet pokazał to, że on jest wirtuozem tego sportu i że jeśli tylko w głowie sobie wszystko poukłada, no to potrafi zaskoczyć. Postawił wszystko na jedną kartę i się udało. Pokazał, że zasługuje na to, żeby mówić o nim jako o legendzie polskiego MMA. No i zrobił to, w co nikt nie wierzył i tego naprawdę serdecznie mu gratuluję. Bardzo dobra robota. Mamet, kłaniał się nisko, w pełen szacunek. Walczył też były mistrz Fenu w wadze półciężkiej, Przemek Myśala, i też wygrał walkę ze Stipe Bekavacem. I ta walka mogła się podobać, bo tam no, szło wszystko raz w jedną, raz w drugą stronę. No, walka mogła się podobać, fajny pojedynek. Przemek był mistrz Fenu, ale czas nie stoi w miejscu. Teraz tą kategorię półciężką mamy bardzo mocną i myślę, że z każdym z naszych zawodników z czołówki Przemek miałby bardzo, bardzo ciężko. Chętnie bym zobaczył kiedyś Przemka jeszcze w takiej rywalizacji i krajowej, i pozakrajowej. Jak na razie w międzynarodowej się sprawdził, wygrana z Bekavacem, który na pewno przyjechał w dobrej formie, można oczywiście gdzieś tam pewne rzeczy... Bekavac przyjechał przede wszystkim w pełni zdrowy, tak? Bo zaznaczył, tak, że dawno nie był tak zdrowy jak teraz. To się zgodzę. Czy jeszcze ktoś szczególnie tam przypadł do gustu, patrząc na te pojedynki, które były, całą galę otwierał pojedynek Sylwii Juszkiewicz z Karoliną Wójcik i pytanie jest takie, czy ten pojedynek podobał się? No Sylwia u nas się biła, znam tą zawodniczkę bardzo dobrze, no troszeczkę mnie rozczarowała. Biła się w K1. Biła się w K1, ale troszeczkę mnie rozczarowała, ona ma lepsze możliwości stójkowe i jakoś nie była do końca chyba sobą w tym pojedynku i szczerze powiedziawszy, dla mnie Sylwia była faworytką tego pojedynku i spodziewałem się po jej stójce dużo więcej. No ale też nie chcę oceniać zawodników ani walki, nie swojej organizacji, bo to chyba nie jest odpowiednia rola dla mnie. Nie bardzo. Dlatego mi... pytałem o zawodników, którzy byli w Fenie. Dokładnie, nie bardzo mi wypadło, no, także. Rozumiem, ale... Dyplomatyczny, no. To dyplomatyczny. Szkoda mi Sylwii, bo kibicowałem jej, chciałem, żeby wygrała. No to coś tam było z nią nie tak. No to nie była ta Sylwia, którą znamy. Powinna mieć przewagę przede wszystkim w stójce, jest mocniejsza fizycznie. Wygrała z Leną, czynnikową zawodniczką Bellatora, tak? No to już pomijam. Również było. No i walczyła z Joanną Jędrzejczyk w MMA kiedyś. Nie wykorzystywała Sylwia przede wszystkim swojej przewagi fizycznej, którą niewątpliwie miała nad Karoliną Wójcik. Nie wiem, jakie były tego powody. Zapytam jeszcze, bo teraz w kontekście też można powiedzieć fenowskim jest pojedynek gdzieś tutaj krąży w kuluarach i powiedzmy zawodnicy chcą tego pojedynku niektórzy. Mówię tutaj o Romanie Szymańskim, który zabiegał o pojedynek z Marianem Żółkowskim. Taki fenowski pojedynek w KSW teraz. No tak, kiedyś się odbył na Fenie taki pojedynek, teraz odbędzie się na KSW. No. To pięciorundowy przecież. No zgadza się. Pierwszy. Pięciorundowy, tylko wtedy jeszcze nie było ani klatki, ani łokci i myślę, że w tym przypadku będą to atrybuty Mariana. I że teraz w obecnej formie, jaki jest Marian, jakby walka się odbyła już w klatce z łokciami, to on będzie faworytem takiego potencjalnego pojedynku. To co, prezesie, dziękuję bardzo za ten obszerny wywiad. Czekam na tą 31 z niecierpliwością, żeby po prostu zobaczyć te sportowe walki, bo tak jak mówią... Naprawdę, będzie prawdziwy sportowy ogień na tej gali. Zapraszam serdecznie już dzisiaj do oglądania. Paweł Jóźwiak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.